Serwus, dzień dobry, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale i witam wszystkich w następnym, oczywiście wspaniałym materiale, w którym poszukujemy kota widzowie. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się to uda. Swoją drogą mam nadzieję, że wszyscy zostawiliście łapkę oraz subskrybujecie ten kanał oraz mój kanał vlogowy, ponieważ już w sobotę o godzinie 11:30 pojawia się tam pierwszy odcinek, także w nowym roku, więc myślę, że warto zobaczyć. Także koniecznie subskrybujcie oba kanały, zerknijcie do opisu, a jeżeli chcecie kupić taki super brelok Mirka czy widzowie, no to zapraszam do opisu palionstale.pl, tam możecie kupić taki brelok. Myślę, że warto widzowie być w teamie pochodnia, ponieważ pochodnie Milki są super, więc bądź pochodnią Milki, zakup brelok i dołącz do mojego super składu. Ogólnie rzecz biorąc, szczerze nie mam bladego pojęcia, gdzie jesteśmy, ale słuchajcie, znalazłam to coś, więc zebrałam sobie parę złotych rzeczy z portalu, no i lecę stamtąd widzowie do tamtąt. I na razie staram się nie używać fajerwerek, ponieważ miałam ich bardzo mało, tylko 23. Także widzowie, z tymi fajerwerkami staram się cały czas poruszać, że tak powiem. I tam jest więcej rybek. I szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby widzowie te rybki znaleźć sobie i sobie je zabić, ponieważ no wiecie, ciężko jest, jest naprawdę bardzo ciężko. Czy dam radę? Ja nie mogę, po raz pierwszy, ale o nie! Ona mi się ugotowała, ta rybka? Nie, już ej nie, no ona jest ugotowana, I can't. Nice, dobra, mam przynajmniej jakieś widzowie jedzenie. Musimy teraz tak, zabijać te ryby. Jest to ważne o tyle, o ile potrzebujemy, no parę ich potrzebujemy, no ale no niezbyt dużo, bo mamy już i tak 18, to jest dosyć sporo. Ale przydałoby się oczywiście jak najwięcej ich uzbierać. Mamy 19, dobrze, że pod wodą fire aspect na nożmieczek nie działało, bo widzowie by bardzo krucho. Dobra, kolejna, 20 rybka i myślę, że tak parzyście możemy widzowie zakończyć tej poszukiwania. I tak jak mówię, tam byłam i znalazłam te rzeczy, które mam, jak widzicie, ze sobą. Mam kilo na silksarch, także to się może oczywiście nam przydać. No i co, tutaj mamy sobie jeszcze jakieś zwierzątka i bym je chętnie zabiła tutaj, ponieważ dosyć ciężko z nami idzie. Ja nie mam fire aspect na tym, na mieczu, mam na... Na łuku przecież, dobra, sorry memory, widzę, trochę mi się pomyliło, dobra, i chciałabym właśnie zabić ten, te wszystkie świnki powinnam tym zabić właśnie, bo one przynajmniej mi się wtedy upieką od razu i to jest fajne. No ile oczywiście z nadzieją z poszukiwania wioski, tutaj powinna ta wioska gdzieś być i w ogóle strasznie daleko doszłam od Palionowa, nawet nie wiem gdzie jestem, nigdy tutaj w życiu nie byłam, ale no, no musimy widzowie dać iść jak najdalej, ponieważ no, mam nadzieję, no do wiosce są kotki, bo mi uświadomiliście widzowie w poprzednim odcinku, że to nie ocelody się oswaja, tylko koty, ale musicie zrozumieć, że ja Minecrafta grałam zanim wy się urodziliście, co po niektórzy i po prostu ja tak zapamiętałam, że się oceloty oswajało, żeby one były kotkami, wiecie o co chodzi, więc mam nadzieję, że mnie zrozumieć. To jest jakaś ciekawa jaskinia i aż mam ochotę iść do jaskini. Normalnie po jakieś diamenty czy coś, to by było widzowie całkiem fajne, bo nie wiem gdzie idę. Cały czas staram się iść prosto po tej linii, dlatego że tam była wioska. Ta taka, ta z której wyszliśmy, tak, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek, więc drogą dedukcji postanowiłam, że tutaj przed nami no jest widzowie, powinna być następna wioska. Zarąbiście, dosyć szybko nawet znaleziona, chociaż ja wcześniej bardzo daleko, długo szłam i tutaj widzowie jest pełno słoneczników, zobaczcie, piękne pole. Dobra, musimy tam, słuchajcie, podejść, zanim tam podejdziemy do wioski. No jeżeli w tej wiosce nie będzie kotów widzowie, to ja nie wiem, to ja się poddaję chyba. To jest ostatni raz, kiedy ja szukam. No po prostu, no mi się nie chce, mi się po prostu nie chce. Teraz zbierzmy parę tych słoneczników, ponieważ słoneczników nigdy dość. Także troszeczkę sobie weźmiemy. Dobrze, 10 nam wystarczy. Zabierzemy sobie do domu widzowie. Słoneczniki z dalekiej krainy. Dobra, weźmy, wypuśćmy jeszcze to. Tu są też krówki. I pozwólcie, że ja krowę też zabiję, bo już wam mówię dlaczego. Potrzebuję na książki widzowie skórę. Więc musimy oczywiście zdobyć tutaj wszystko po kolei. Dobra, i przy okazji mam jedzenie. A jedzenie jest bardzo przydatne i pożyteczne, bo przed chwilą na przykład prawie umarłam z głodu, ale na całe szczęście już jest widzowie dobrze i już mam dosyć dużo tego jedzenia, więc spoko. Dobra widzowie, jesteśmy. Tam jest kolejny portal w ogóle, więc nieźle. I idziemy teraz oczywiście oswoić kociaka. Mam nadzieję, chyba że tu nie ma kotków. Także widzowie, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję swoją drogą, że nikt nie dotarł jeszcze do tej wioski. I że tutaj będzie coś fajnego, nowego, bo to by było całkiem spoko, bo zawsze jak chodzę do jakiejś wioski, to ta wioska niestety została już dawno, ale to dawno przez kogoś, że tak powiem, ograbiona, więc byłoby... O ja nie mogę, to jest pierwsza wioska chyba, która nie jest ograbiona, naprawdę daleko poszłam. Serio, serio mega daleko, więc jestem z siebie dumna. Dobra, jest kotek, jest, jest, są dwa, patrzcie, ten jest taki biały, a drugi jest taki brązowy i ten brązowy jest taki słodziakiem. Czekajcie, jak to się robi? Dawaj, z żółtymi oczkami. Ja nie mogę, dobra, dawaj. A czy teraz to nie jest tak, że on musi być mały, żebym ja go mogła oswoić? Szczerze nie wiem jak to działa. No weź kocie. Kocie, kocie, chodź tu. Dobra, pat, zauważył mnie. Nie ruszamy się. No nie, no posunął mnie ten głupi villager. Co za frajer jeden. Ja tutaj robię takie poważne rzeczy. No czekaj.
No nie mogę, jest naprawdę najgorsza w tym, że to ma shift. Nie, no nie wytrzymam, naprawdę. Z kotami jest ciężko. Ten, co w ogóle jest teraz na wóz, dobra, no nie, kurde. Czemu ten kot tak nie idzie mi? Dobra, tam jest, dobra, zauważył mnie. Może zashiftujemy. On na pewno tam się zatrzyma i teraz nie da rady wejść, dobra, rozwalę ci to. No i zaś poszedł. No przez tych villagerów to jest wszystko. To jest tak utrudniłem przez tych villagerów, dobra. Teraz błagam, nie posuwajcie mnie, dobra, jest, podszedł. Okej, okay. Kar. Jest nasz za drugim razem, widzowie. Mamy kociaka! I to całkiem na początku odcinka, no chyba może nie na takim początku, ale jestem w szoku. No i mamy kotka, widzowie. Nice. I teraz. Tu są w ogóle ich więcej. Może ich wezmę. Więc zobaczcie, to jest biały jak Daisy. O ja. Dobra, czekajcie, musimy tutaj poszperać oczywiście. Czy nie ma tu jakichś fajnych rzeczy w tych domkach? Szkoda, że nie ma kowala. Przynajmniej nie widzę kowala, więc szkoda, że go nie ma. Ale kurde, widzowie, ja mam teraz ochotę zabić te wszystkie kotki, które tutaj są. To są tylko dwa chyba, ten i biały. Musimy je zabrać, widzowie, wszystkie. Jesteśmy w stanie, ale czy ja jestem w stanie opiekować się wszystkimi kotkami? Szczerze, nie mam pojęcia. Będzie to ciężkie. Dobra, weźmy wszystko, pozbierajmy. Bo to są ważne rzeczy. Gdzie jest mój kot? Ej, przepraszam bardzo, gdzie on jest? Czy ja już go zgubiłam? Szybko poszło, widzowie, szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Ej, nie, no, gdzieś tu musi być chyba, nie? Tam jest ten biały. Czy my chcemy jeszcze jednego kociaka? I nie wiem, gdzie jest ten mój kotek. Ale on gdzieś mi zniknął. Jest mi trochę przykro, bo... Jakim cudem, widzowie? Gdzie jest ten brązowy kocur? No nie, no nie wytrzymam, po prostu, naprawdę. Nie, już... Ja już mam dosyć. Jeszcze się w ogóle noc zbliża, to już w ogóle jest ciężko. Tu jakieś zebranie, nie wiem, co to się dzieje. Wywiadówka, kurde. Tutaj co trzeba... Co te chłopy chcą ode mnie? Jest tak strasznie dużo rzeczy. Ej, może się z kimś tej przefarb... O, mam, widzowie, plan, mam plan. To musimy zrobić. Bierzemy to, widzowie. Kradniemy troszeczkę, no ale trudno się mówi. Chyba tego białego też o swoje kocika, bo ten brązowy, jak widzicie, ten bury, nie wiem jak to nazwać, nam się zgubił. On gdzieś poszedł swoimi własnymi ścieżkami i nie mam bladego pojęcia, gdzie on teraz jest. Tu jest obok nas, przeteleportował się. Dobra, w ogóle widzowie, mam nadzieję, że wiecie, co macie zrobić. Czyli oczywiście napiszcie w komentarzu, jak mamy nazwać kocika, ponieważ jest to wasza teraz rola, także wszyscy w komentarzach piszą propozycje imion. Dobra, ziomeczku, ty za 20 mi dasz jednego emeralda i wszyscy mają chyba takie same ceny z tego, co widzę, farmerzy. 20 i ty też 20. Nawet nie masz tego ofercie. No to weźmiemy u tego, no w takim razie. Niech będzie. Więc dawaj, 20 tego, kurde, let's go. Przynajmniej sobie trochę expa zrobimy. I fajnie. To jest ten farmer. Dobra, słuchajcie, musimy zapamiętać, że to jest ten dziomek. Nie chce mi się, kurde, już tym. Dobra, mamy, widzowie, 4 emeraldy i fajnie, nazbieraliśmy, słuchajcie. Nasz kocik też żyje i ma się dobrze. Czy on zje też tą rybkę? Masz. Dobra, zjadł, fajnie, tu mogę się pozwiedzieć z ekwipunku. Najgorsze to, że zaraz już się zbliża noc. Ja bym tutaj przenocowała, zanim wróciła na palionowo. Chociaż bardzo bym chciała z nimi wrócić, kurde, na to palionowo. Ale mam nadzieję, że jak ja polecę Eletę, to ten kot będzie się jakby teleportował do mnie. Mam taką nadzieję. Jeśli nie, no to trochę oczywiście przypał. Co inaczej, niech on się przeteleportuje, jak już wyląduje, bo mega przypał będzie, jak on mi się przeteleportuje w locie, to wtedy chyba mam nikłe szanse, żeby przeżyć, tak szczerze. W ogóle, no nie. Ach. Założyłam to i teraz nie mogę ściągnąć. No trudno się mówi, widzowie, nie wiedziałam, no nie, za późno przeczytałam tą klątwę. Fajnie, jeszcze prawie spadną w ogóle do jakiejś przepaści. Dobra, widzowie, lecimy z powrotem do Palionowa, tak myślę, w ogóle F3, jak daleko jesteśmy od Palionowa? No, 1600 kratek, aż jesteśmy od Palionowa, ja pierniczę, to jest dosyć mocne i dosyć czasochłonne to będzie, że tak powiem, czas, który będziemy musieli przeżyć, aby tam dojść, no ale no niestety musimy poświęcić się. No i tam lecimy w nocy, no cóż, widzowie, czy jest gdzieś mój kotek szarobury, czarny, brązowy w sensie? Nie wiem, mam nadzieję, że się do mnie przeteleportuje, mam nadzieję, że nie słyszycie za bardzo, jak pada deszcz. Dobra, widzowie, lecimy, mamy 23 fajerwerki. Jesteś, dobra. Nasz kotek żyje, więc zarąbiście, mam nadzieję, że będzie się teleportował, do wody. Ale dobra, koty zawsze spadają na 4 łapy, widzowie. To spoko. Ja myślę, że przeżyję. I że nie będzie źle. Albo że jak już to się przeteleportuje na dół, a nie do góry. Dobra, widzowie, lecimy po prostu przed siebie. No jest ciemno, no niestety, widzowie, trafiliśmy na noc. Bardzo mi przykro. Nie prześpię się, ponieważ jest na serwerze chyba Szczypson i Yeti, więc przykro mi, a nie możemy nic niestety napisać o kocie, ponieważ jak napiszemy o kocie, to na pewno Szczypson będzie dokuczał bardzo kotkowi, także wiecie, musimy bardzo, bardzo uważać na to, żeby on się raczej nie dowiedział i tak nie hajpować tego tak, jakby to było z Daisy, bo ja potem po prostu mam totalnie dość. Więc no, i czekam na wasze oczywiście propozycje do imion. Mam nadzieję, że oczywiście jakieś tam fajne napiszecie imiona i zobaczymy, coś wybierzemy w następnym odcinku oczywiście. Dobra, jest ciężko. Tutaj mi się teren nie ładuje.
Okej, okay, jest bardzo ciężko. Mam wrażenie, że zaraz możemy umrzeć. Tu jest jeszcze wioska jakaś. Czemu ja jej nie widziałam wcześniej? Ha, ale ona mi jest jakaś tak dziwnie znajoma. Mam nadzieję, że mój kotek się do niej przeteleportuje teraz. Tu, przepraszam, nie chciałam pana zbudzić. Dobra. Ej, serio, mam nadzieję, że on się serio tutaj tepnie. Bo jak nie, będzie mi mega przykro. Dobra, czy tutaj jest coś wartego naszej uwagi? Mam wrażenie, że nie do końca. Dlaczego mój kot się do mnie nie teleportuje? Widzę, że to jakieś zombiaczki do nas idą. Ej, serio, to jest takie dosyć dziwne, mocne pytanie. No gdzie jest mój kot, nie? Czy on tutaj w ogóle istnieje? Czy on te... Nie no, widzowie, nie musi mi tak, że on się nie jest w stanie przeteleportować tak daleko. Ja z nim nie będę latać, kurde, wiecie. To jest zbyt czasochłonne. No gdzie on jest? Ej, no nie, no nie widzę go nigdzie. Go nie ma. Szczerze, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja robię nie tak z moim życiem, ale pewnie wiele rzeczy. Głównym... No ja nie wiem. Nie wiem, gdzie jest ten kot. Nie wiem nawet, co mam robić, bo ja tutaj się zatrzymałam, żeby oczywiście się przeteleportował. On teraz się nie chce przeteleportować. Może mu to musi trochę czasu zająć, zanim on się tutaj przeteleportuje. Wiecie, o co chodzi? To w sumie jest całkiem niezły kawał drogi. Więc może to dlatego po prostu. Nie mam pojęcia. A tutaj teraz sobie widzowie robię... snajperkę. Dobra, ale jestem dobra w to. Ale jestem świetna, widzowie. Za pierwszym razem każdy, kurde, tutaj. Patrzcie! No way! Jestem to po prostu... Dobra, prawie mi się udało. Okej, let's go! A ten się nie spłonął. No co za creeper. Dobra, nieważne, widzowie. Ważne jest to teraz, że tego kocika nigdzie nie ma. No dlaczego go nie może, on śpi? Jego nawet nie słyszę, nie mam słuchawek na sobie. Tu jest inny kocik. Ale mi się tamten podobał bardzo. Ten bury taki. On był takim słodziakiem. Dobra, czekaj, bo tutaj idzie zombie nam na... Zamiast kotka. Kotek! Ała. No czekaj, nie chciałam cię wystraszyć. Chodź tu! Dawaj, będziemy mieli najwyżej dwa kotki. Może tamto się też przeteleportuje. Albo i nie. No dawaj, kocie. No kurde, Bele. No nie wytrzymał. Ja nie mam po prostu siły, nie? Do tych zwierząt. No kamo, tam są już potworki. Ten kot se w ogóle ma wyrąbane i idzie sobie do tych potworów. No świetnie. Ja to nie mam zamiaru za nim, widzowie, łazić. Ale przynajmniej wiemy, że to jest też biały kotek, okej? Okay? To jest zawsze, widzowie, coś. Zawsze jakaś dobra informacja dla nas. No ale przykro mi, bo nie ma naszego burego kotka, którego oswoiłam. Nie wiem za bardzo, jak wrócić na palionowo tak swoją drogą. To też jest ważne. Ale dobra, no nigdzie go nie ma. Może on się to przeteleportuje, może to jest po prostu jakiś bug. Nie wiem, widzowie, napiszcie mi w komentarzu. Wy zawsze wiecie wszystko najlepiej. Także proszę was bardzo serdecznie o komentarze. Ja czekam tutaj w tej wiosce, poczekam, aż ten kotek się przeteleportuje. Najwyżej po niego z powrotem pójdę, a jeżeli nie, no to oswoimy nowego kociaka. I mam nadzieję, że chociaż ten będzie grzeczny i zostanie z nami na zawsze. A wy piszcie imiona.